Barilla Fauno 98-55 roku. Tutaj Triumph z jakimś mizernym silniczkiem. Triumph Tiger Cup 200 cm pojemności, 10 koni, 59 rok. I Norton z 60 roku, Norton Dominator model 99, 600 pojemności, 105 mil na godzinę, czyli no prawie 170 km na godzinę. To już poważny sprzęt. I Gilera z 56 roku. Vincent HRD Rapide. 100 mil na godzinę prędkość maksymalna w 48 roku. Pojemność 1045 koni. O Vincencie już mówiłem kiedyś. No były to jedne z najszybszych na ówczesne czasy motocykli. Nie były tanie, ale tu ciekawe, nie wiem dlaczego on ma jedną zębatkę z jednej strony, a drugą zębatkę z drugiej strony. Być może to koło można było przełożyć odwrotnie i wtedy mieliśmy inną prędkość maksymalną albo większą moc. Może to drugie koło było, jak się z wózkiem bocznym jeździł. Nie wiem, ale ciekawa rzecz. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. Tylne zawieszenie na wahaczu, tutaj z amortyzatorami w ten sposób zamocowanymi. Przednie zawieszenie trapezowe. Niemiecki motocykl z 56 roku, Maiko Typhoon. 400 pojemności. 80 mil na godzinę jeździł. Tutaj Velocette Max 51 rok. Ale motocykl angielski. Mimo włosko brzmiącej nazwy motocykl angielski. 120 km na godzinę, 350, 18 koni. Triumph z 59 roku. Triumph Bonneville. Pierwszy rok produkcji Bonneville'a. Bonneville to był bardzo popularny model tutaj w Stanach Zjednoczonych. A tu też jakiś Bonneville. Tylko ten 2009. Ten motocykl już 2009 roku. 865, ten już 115 mil na godzinę osiągnął. I to było motocykl wyprodukowany na 50. rocznicę tego motocykla. Zbudowano współczesną replikę w fabryce Triumfa w Anglii. Więc tak wyglądał oryginał. Tak wyglądała replika 50 lat później. Kolejna brytyjska, mało znana firma Matchless. 62 rok, 500. Tutaj MV Augusta 125 z 55 roku. Tu też mamy MV Augustę. Ale ta już dwucylindrowa, więc tu jakieś większe pojemności. Nie, to tylko 250. 250, a tu wygląda brytyjsko ten motor, ale mogę się mylić oczywiście. A to Velocette Valiant, angielski motocykl. 200 pojemności. A tu kolejny motocykl z Japonii, marki Kapton, 55 rok. Niewiele o nich wiem informacji, no bo kto tam wiedział, co w Japonii robili w 50 latach.
Japonia nie była potęgą przemysłową, motoryzacyjną w tamtym czasie. Tutaj 57 rok, FB Mondial TV175, włoska firma. FB Mondial. Ciekawą ma to obudowę silnika. I B ma Boxer. BMW R50 z 57 roku. Kolejny mój rówieśnik. Moto Guzzi z 49 roku. 250. Bardzo ładnie. To widzicie, kiedy ja to wszystko obejrzę i skąd ja wezmę prąd w bateriach. Już mi się bateria kończy w tej kamerce. A to ja jestem na jednym poziomie i dopiero co zacząłem. 53 TWN, TWN, niemiecki motor. Czemu on Triumph ma na baku? Doczytałem, że do 29 roku to był część brytyjskiego Triumfa, a wtedy drogi tych firm się rozeszły i od tego czasu była to niezależna firma. Motocykle produkowali od 1903 do 1957 roku, więc jest to niemiecki Triumf, który nie ma już wiele wspólnego z angielskim Triumfem. A tutaj kolejna niemiecka firma, która już nie istnieje, Horex. Horex Regina 250 z 54 roku. Ciekawostką tu jest ten łańcuch cały obudowany w blaszanej obudowie. Zresztą dość częsta rzecz w tamtych czasach. Tu w tym motocyklu też widzę, że jest łańcuch obudowany, a to jest Adler. Adler to jest firma znana, mój sąsiad na sąsiednim podwórku miał Adlera, tylko miał samochód marki Adler. Niemiecka firma oczywiście, 54 rok. Więc nawet nie wiedziałem, że Adler oprócz samochodów produkował też motocykle. Dwucylindrowa 250, 120 km na godzinę. A tu NSU, wiecie, NSU jest bliskie mojemu sercu, jak dwusetkę. NSU 200 to był mój pierwszy motocykl, nie całkiem mój. W trójkę z kolegami go mieliśmy, jak byłem w szóstej klasie podstawówki. Właśnie z takim zawieszeniem trapezowym, ze sztywnym zawieszeniem z tyłu. To, co tutaj widać, to nie jest amortyzator, tylko pompka do roweru, znaczy do motoru. Tu był akumulatorek, który ładowaliśmy przed szkołą i... A nie, ten ma jakieś zawieszenie z tyłu. Nasz był sztywny, ale nasz był przedwojenny NSU. Ten miał 10 koni. No ale fajnie zobaczyć motocykl NSU. NSU oczywiście też jest bardziej znane z samochodów. Firmę potem Volkswagen przejął. Ale NSU produkowało też właśnie takie motocykle. A tu kolejny Horex, już żeśmy widzieli Horexa, jaki jest ten 55 rok, 350, dwucylindrowy, niemiecka firma. I BSA. BSA to była znana brytyjska firma produkująca motocykle. Ten ma 650 pojemności, 96 mil na godzinę, czyli ponad 150 km na godzinę jeździ. Piękny.
piękny egzemplarz. Harley FL z 54 roku, 74 cale, czyli 1200 pojemności. No Harley, prawdę mówiąc, od tych lat 50. to się niewiele zmienił. Nawet jak pamiętacie tamtego japońskiego Harley'a, to nawet od przedwojny się niewiele zmieniło, od lat 30. Klasyczne kształty Harley i Indian. I właśnie jak człowiek myśli o podróżowaniu drogą 66 na przykład, to w zasadzie przychodzi do głowy tylko taki Harley. Czemu jakimkolwiek innym motocyklem mielibyśmy podróżować? No chyba że Triumfem takim jak ten. A tutaj mamy Moto Guzzi z 49 roku z leżącym cylindrem. Moto Guzzi 250. Ten Triumph z kolei 53 rok też miał tylko 250 pojemności, 11 koni. I to tyle, co w tej grupie motocykli mogliśmy zobaczyć. Idziemy dalej. Kolejny niemiecki motocykl, Victoria Bergmeister z 53 roku. 350, 21 koni, 80 mil na godzinę. Bardzo ciekawy ma ten blok silnika. Piękne są te szczegóły, niektóre chromy na baku. A tutaj Indian, motocykl Indian z tym bardzo charakterystycznym błotnikiem z przodu. 46 roku Indian Chief. 74 cale, czyli te 1200 pojemności. 85 mil na godzinę, prędkość maksymalna. Lewarek zmiany biegów w ręce tutaj, bardzo fajna rzecz. A tu motorower z 58 roku, włoski. Włoski motorower marki Moto, miał dwa konie, ale podał prędkość maksymalną 38 mil na godzinę. Czyli jak na motorower bardzo szybko, bo to jest 65 km na godzinę. A tutaj boxer marki Universal Meteor Supersport V2 z 54 roku. Motocykl szwajcarski. Też ma taki opływowy blok silnika. 580 pojemności, 30 koni, 100 mil na godzinę, 160 km na godzinę. Był produkowany w latach 50-56. Konstrukcyjnie zbliżony był do BMW. I Mustanga mamy. Jaki fajny Mustang. Małe kółeczka, ale silniczek całkiem. 62 rok Mustang Bronco. Ten silniczek miał pojemności 320 cm sześciennych, 318. Więc osiągał prawie 100 km na godzinę. A wygląda jak motorynka. Amerykańska firma. I Victoria Bergmeister, którą już oglądaliśmy, więc tą grupę pojazdów mamy zaliczoną. Maszerujemy do następnej, gdzie widzę bardzo ciekawą przyczepkę. To chyba była jakaś alternatywa dla samochodu rodzinnego. Ariel Square 4, brytyjski motocykl United Kingdom, 1000 pojemności, 42 konie,
osiągał 65 mil na godzinę z bocznym wózkiem, czyli ponad 100 km na godzinę, ale w wózeczku bocznym się mieściły dwie osoby. Tutaj się mieściły kolejne dwie, aczkolwiek no to siodełko na tylnym błotniku współczuje tym, co musieli jechać na nim. Chyba to nie było najwygodniejsza rzecz. Niemniej jednak dzieci można było zapakować do przyczepki, w której właśnie dwie osoby sobie jechały osłonięte od deszczu. A mama, tata i rodzice jechali tam na motorze. No i już było pojazd rodzinny. A tutaj AJS, jeden z nielicznych motorów, który chyba nie jest szczególnie odrestaurowany, aczkolwiek wygląda na motor w dobrym stanie. Nic tu nie cieknie z niego. 47. Brytyjska firma. 350. 70 mil na godzinę, czyli 112 km na godzinę osiągnął. Z roku 50. Indian Warrior, ale z płozami, żeby można było po śniegu jeździć i się nie wypieprzyć. 25 koni mechanicznych i trzeba było opcjonalną oponę z tyłu kupić taką, żeby się dobrze odpychała od tego śniegu. Opona wyglądająca prawie jak traktorowa. Chodziło o to, żeby zachęcić ludzi do kupowania motocykli w zimie też. A tutaj Indian Warrior z 50 roku, już bez saneczek. Ten 500 pojemności. Indian Warrior TT z 51 roku. Tutaj mamy Norwin. Co to jest? Silnik Vincenta. Norton silnikiem Vincenta? Bo widzę silnik Vincenta, czyli rama z Nortona, silnik z Vincenta, 120 mil na godzinę, czyli 190 km na godzinę prędkość maksymalna. I BMK z bocznym wózkiem, 52 rok. Niemiecki motocykl, rzecz jasna, 12 koni, 250 pojemności tylko. 245 mil na godzinę z bocznym wózkiem osiągał, czyli 70 km na godzinę. Triumph, 50 rok, Thunderbird, 650, 105 mil na godzinę, 105 mil na godzinę, czyli prawie 170 km na godzinę prędkość maksymalna. Znowu japońska motoryzacja. 57 Showa Cruiser. Showa Cruiser, japoński motocykl, 250 pojemności, 100 km na godzinę. Tutaj jakiś motorowerek Hondy, albo raczej silnik doczepny do roweru, bym powiedział. Nawet ma jakieś ciekawe zawieszenie z przodu. Za wielkiego skoku to nie daje, ale coś tam jest, no i siodełko na sprężynie. Ale do tej Hondki jeszcze dojdziemy, bo tutaj mamy inną Hondę Bentley z 57 roku. 125, oczywiście japońska produkcja. I tu kolejna Honda, szybsza niż wygląda. 53 rok, 150 pojemności, 45 mil na godzinę, czyli 70 km na godzinę. 53 rok, no to ładną tą ramę ma. Ciekawy ma kształt. A
do tego motorowerku zobaczymy, co to jest. 53 Honda Cup. Jednocylindrowy, dwusuwowy. Honda dwusuwowa. Tak, idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy kolejnego Vincenta Black Shadow. Brytyjski motocykl, 1000 pojemności, 200 km na godzinę, 55 koni. 51 rok, 200 km na godzinę. No niesamowite były te Vincenty. Taka firma padła, no chyba padła, bo za dobre motory robili, bo one były drogie. Ale to było marzenie każdego posiadać takiego Vincenta. Tylko nie każdego było stać na to. A tu kolejny jakiś Egli Vincent, 52 rok, też 200 km na godzinę. I to była koprodukcja szwajcarsko-brytyjska. Ciekawe rozwiązanie tutaj, chłodzenie hamulca bębnowego z przodu. I jeszcze jednego Vincenta mamy, Vincent Comet, 53 roku. Ten tylko 85 mil na godzinę jeździ. To taki Vincent dla ubogich. 500, 28 koni. Tutaj mamy Indian Junior Scout. Bo to jest tylko 500 pojemności. 70 mil na godzinę, 112 km na godzinę. Z 40 roku. I obok 35 jeszcze przedwojenny Indian Chief, który osiągał prędkość maksymalną 85 mil na godzinę. I kolejny Indian z 40 roku. Tamten miał oczywiście silnik Twin V w układzie V. Natomiast ten jest czterocylindrowy, rzędowy, z 40 roku, 90 mil na godzinę, czyli 145 km na godzinę, miał 40 koni, 1275 pojemności. Pojemność miał jak polski Fiat dokładnie. Harley z 34. Kosztował $300, jak był nowy. Ten przystosowany do spinania się na strome wzniesienia dzięki tym łańcuchom z tyłu. I tu chyba nagrody, jakie zdobył. Indian z 39. Hill Climber i Excelsior Super X, też Hill Climber, czyli motocykle do wyjeżdżania pod górę. A tu motocykl z bocznym wózkiem, takim eleganckim. Elegancki wózeczek z boku mam, Militor z 20 roku, 60 km na godzinę. Chyba drewniane koła pomalowane ma po prostu, szprychy. Harley, ten z 26, a ten z 29. A tu mamy Ford Model T pickup truck 27 roku. Motocykl z wózkiem bocznym, nie do przewozu ludzi, tylko towaru. Harley Davidson z 25 roku. Jeszcze jeden Harley z bocznym wózkiem z 1916 roku. Solówka osiągała 85 mil na godzinę, jakieś 140. Z wózkiem musiał być troszkę wolniejszy.
Ivor Johnson z 1915, amerykański motocykl. I Harley Riksza, motocykl z doczepionym balkonikiem, gdzie dwie osoby sobie mogły siedzieć, trzymając nogi po obu stronach tego błotnika z tyłu. Miał dwa dodatkowe koła. Harley Signet. 11 koni. Podobno ponad 100 koni. Motocykl osiągał, jak nie miał doczepionego tego balkonika. A z tym balkonikiem musiał być zdecydowanie wolniejszy. Zwłaszcza patrząc na aerodynamikę, jak taki żagiel złapał powietrze, to chyba nie dało się zbyt szybko zasunąć. Tu jakiś Harley, jakiś Crocker. Kolejna zupełnie mi nieznana firma. Crocker Speedway z 35 roku. O pojemności 500 cm. Harley z 15 roku. Ponad 100 km na godzinę. Harley, Indian i Harley. A to jakieś zawody na drewnianym torze. Ten niebieski motocykl to jest emblem z 1913 roku. Też amerykańska produkcja. 104 km na godzinę był w stanie osiągnąć. W fajnym położeniu to kierownice są. Myślę, że chyba troszkę przesadzili, bo jak ona tak pionowo w dół leży, to nie za bardzo jest jak to chwycić w ogóle. A na tym filmie widać, jak one rzeczywiście były ułożone. Tu mamy Hendersona czterocylindrowego. Tutaj emblem. I Pope. $200, 45 mil na godzinę. Jeszcze jeden Indian. Tam u góry też Indian z 1912 roku. A tu na dole Harley z 34. Yale z wózkiem bocznym. Ciekawe, czemu ma tak duży rozstaw kół. Tu by się dwie takie balkoniki, dwa, to chyba tu się walizy trzymał. W stanie oryginalnym, nieodrestaurowany. Indian motocykl. 24, 22, 14. Można ewolucję zobaczyć. 14, 12. A tutaj mamy właśnie jeszcze jednego marki Yale z napędem na pasek z kurzami. Jak oni te paski zszywali, że to się nie rozlatywało? A może się rozlatywało? Mogło się rozlatywać. I tu Indian wygląda jak współczesny rower. No silnik nie wygląda współcześnie. Cały rower to taki jak z dzisiejszych czasów. 1903 Indian. No ale do 60 km na godzinę się był w stanie rozpędzić. Tyle z historycznych motocykli tutaj. O, tu mam jeszcze kilka, których nie widzieliśmy. American z 12 roku, 3 konie, 60 km na godzinę.
tutaj Cleveland model 1B z 15 roku. Też podał 70 km na godzinę, aczkolwiek ja myślę, że takie wartości trzeba brać orientacyjnie, a nie ten 60, tamten 70. Royal Pioneer z 1910 roku. On był napędzany właśnie takimi skórzanymi kawałeczkami ponitowanymi ze sobą. I Harley z 13 roku. Flying Merkel z 13 roku. Kolejna firma amerykańska. I jeszcze jeden Reading Standard z 1911 roku. W Reading, Pensylwania był produkowany. Tyle z wczesnej historii motocykli.